Dzień dobry, nazywam się Adam Szlendak, jestem dyrektorem zarządzającym firmy Dalmech Polska. Jesteśmy na targach ITM w Poznaniu, gdzie prezentujemy nasze rozwiązania, to znaczy manipulatory przemysłowe. Manipulatory to urządzenia, które służą do przenoszenia ciężkich, niewygodnych dla operatorów ładunków. Prezentujemy dzisiaj cztery rozwiązania naszych produktów. Pierwszy z nich to manipulator linkowy, PosiFill. Jest to prosty manipulator z hakiem, gdzie zastosowaliśmy automatyczne wyważanie i dla operatora nie ma znaczenia, jaki produkt i jakiej wielkości podczepimy, ponieważ manipulator automatycznie zbilansuje jego wagę. Drugim rozwiązaniem jest manipulator do beczek. Jest to urządzenie, które służy do opróżniania beczek. Ciekawostką jest to, że w manipulatorze zastosowano system, który umożliwia opróżnianie beczki i którą utrzymujemy na jednym poziomie, pomimo tego, że zmienia się jej ciężar. Trzecim rozwiązaniem, które prezentujemy, jest urządzenie z chwytakiem przyssawkowym. Te rozwiązania stosujemy do prostych i gładkich powierzchni. Mogą być one zaolejone bądź też wilgotne. W zależności od tego stosujemy różnego rodzaju przyssawki. Manipulator ma regulację rozstawu tych przystawek, czyli możemy zastosować go do różnego wymiaru, różnego paneli czy też gładkich powierzchni. Ostatnim rozwiązaniem jest manipulator do tak zwanych bobin, czyli zwojów papieru, folii bądź innego materiału nawiniętego na cewkę. Manipulator służy do przenoszenia tych rolek ze zmianą ich orientacji z poziomej na pionową. Nasze stoisko cieszyło się bardzo dużą popularnością wśród klientów i odwiedzających, za co serdecznie dziękujemy. Stoisko przyciągało uwagę swoim razże designem, a dwa, że urządzeniami, które prezentowaliśmy. W zasadzie od pierwszego dnia mieliśmy bardzo dużą liczbę odwiedzających i tak jak byliśmy nastawieni na drugi i trzeci dzień siłami naszymi roboczymi tutaj na miejscu, musieliśmy niestety w pierwszego dnia już ściągać posiłki, ponieważ brakowało nam ludzi do obsługi klientów.